Bartosz Łukasiewicz omówię rozwiązanie zadania ramka. W tym zadaniu mieliśmy narysować ramkę. Ramka miała kształt kwadratu i rysowaliśmy to w ten sposób, że najpierw obwód wypełnialiśmy haszami, następnie mogliśmy zignorować te pola i przechodziliśmy głębiej, i następną ramkę wypełnialiśmy kropkami. No i ta, tak dopóki wypełniliśmy całą ramkę. Jak się do tego zabrać? Chcielibyśmy dla każdego pola naszej ramki stwierdzić, czy znajduje tam się kropka czy hasz. A więc postarajmy znaleźć się dla każdego punktu odległość od lewej strony, odległość od prawej strony, odległość... Od góry i odległość od dołu. Jeżeli policzymy te wartości i wybierzemy z tych wartości najmniejszą z nich, to będziemy wiedzieli, w którym kroku wypełniania takich kwadratowych ramek wypełniliśmy to konkretne pole. A więc dla przykładu, jeżeli mamy pole 2,3, to ono znajduje się w drugiej kolumnie. Licząc od lewej, no i raz, dwa, trzy, cztery, w piątej kolumnie, licząc od prawej. Znajduje się to pole w trzecim wierszu, licząc od góry, i w czwartym wierszu, licząc od dołu. Dla ogólności, jeżeli mamy punkt XY, to odległość od lewej krawędzi to jest X. Od góry to jest y, z prawej strony to jest 2n minus x plus 1, natomiast odległość od dołu to jest 2n minus y plus 1. Po wyliczeniu tych wartości wybieramy minimum. W tym przypadku to jest 2. A więc wiemy, że w drugim kroku wypełniania takich kwadratowych ramek wypełniliśmy to konkretne pole. Jeżeli Numer tego kroku jest nieparzysty, to wypisujemy hash, natomiast jeżeli jest parzysty, tak jak w tym przypadku, to wypisujemy kropkę. Dziękuję bardzo.